Top Model to jeden z najpopularniejszych programów stacji TVN. Uczestnicy show często odnoszą niemały sukces. Niestety jedna z gwiazd została okrutnie i bezczelnie oszukana, gdy chciała pomóc innym. Top Model przy każdej kolejnej edycji skupia wokół siebie tysiące chętnych, którzy marzą o spektakularnej karierze w świecie mody. Niestety, zwycięzca może być tylko jeden, ale już sam udział w programie sprawia, że wizerunek oraz nazwisko wielu osób zapada w pamięć zarówno widzom, jak i osobom związanym z tą branżą. Jednak z byłych już uczestniczek otworzyła własną firmę, której celem było niesienie pomocy wielu załamanym swoim wyglądem kobietom. Jej dobroć została brutalnie wykorzystana, a ona sama wszystko opisała w mediach społecznościowych. Gwiazda Top Model oszukana Paulina Przech wzięła udział w pierwszej edycji programu Top Model. Od tego czasu kobieta zajęta jest prowadzeniem własnego biznesu, którym jest zakład medycyny estetycznej. Przech w swojej ofercie ma wiele zabiegów upiększających i zdobyła na tym rynku niemałą renomę. Nie obeszło się też bez skandalu, a dokładniej, konfliktu, który wybuchł pomiędzy nią a klientką, która nie była zadowolona z tego, co się dzieje z jej ciałem. Oczywiście z biegiem czasu cała akacja ucichła, a modelka postanowiła trochę ocieplić swój wizerunek. Była uczestniczka programu zaoferowała darmowe wykonanie permanentnych brwi dla kobiet po chemioterapii. Nie da się ukryć, że to bardzo miło z jej strony, iż wyszła z taką inicjatywą do kobiet, dla których często utrata brwi oraz włosów jest prawdziwym koszmarem. Okazuje się, że do modelki o pomoc zgłosiło się wiele kobiet, ale nie te, które powinny. Wszystko zostało opisane przez modelkę na portalu Facebook. Koszmar uczestniczki Top Model, ludzie. Ręce mi opadają. Zrobiłam akcję dla kobiet po ukończonej chemioterapii. Dla kobiet, które straciły brwi i włosy. Ponieważ jest to ciężka choroba, do tego kobiety nie mogą pogodzić się ze swoim wyglądem. Wiem, że takie brwi dla takiej osoby znaczą wiele. Jest już parę państw, czego się cieszę. Ale ludzie, piszą bezczelne dziewczyny, które naturalnie nie mają brwi albo mają mało i czy test zrobię im za darmo? Serio? Piszą panie, które miały raka, ale nie miały chemii, które mają brwi i włosy, czy test zrobię im za darmo brwi? Znak zapytania piszą również osoby, które miały chemię 25 lat temu, 20 i 15. Cel jest dla pan, które teraz zmagają się ze swoim wyglądem po chemioterapii, które straciły brwi, pisze Paulina Przech.
Co więcej, cały czas zgłaszają się osoby, które chcą oszukać Paulinę oraz wykorzystać jej dobroć. Czy kobieta przetrwa na rynku medycyny estetycznej? Portal pikio.pl życzy jej jak najlepiej.